Tadaa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 a
Dzień dobry. Dzień dobry. Jakaś. Jesteście gotowi? Mhm. Można zaczynać? Zrobiliście sobie kawkę? Tak. Nie, ja mam kolkę. To też może tam. To chodźcie. No to ja. Idziemy się przyszykujemy się. Ja to będę. Paweł Marciniak, proszę Państwa, jest naszym realizatorem. Smacznego. Jest to miłośnik kawy. I właśnie to jest jego 17 kawa dzisiaj. I basu. Bartek, to jest właśnie studia Boogie Town. A to są zespołu koledzy. I my chyba właśnie teraz pójdziemy już... Długoręki, John. Silnoręki, Alex. Nie, no dobra, to co? Gramy 4-0. Chodźmy, pierdolimy dalej. Tak jest. No to już to nie jest. Myślałem, że będzie to gorzej grało, wiesz? Tak to nie. Pierwszy dzień nagrań nowej płyty Riverside. Nie wiem jeszcze, co o tym myśleć, bo nie do końca jestem pewien, jaki będzie efekt końcowy. Przeraża mnie, że mamy deadline do 20 sierpnia. Tego dnia musimy już oddać płytę, a mamy 7 czerwca. I to nie jest dużo czasu, ponad dwa miesiące na nagranie płyty. Ale mam nadzieję, że się uda. Jesteśmy w Otwocku, w studiu Boogie Town. Będziemy nagrywali tutaj pierwszą część, perkusje, basy, gitary, potem wybierzemy się do warszawskiego studia Serakos. A na razie te pierwsze koty za płot są takie, że podłączyliśmy się i próbujemy, ale co z tego wyjdzie? Potem pójdzie do stary, jak są tak? Najpierw może zróbmy tak jak nagrywaliśmy. Pięć, jeden, czyli refren. A on to stroi. Pierwszy dzień mamy za sobą. Jak widać, dobiega końca. Nagraliśmy wszystkie piloty, czyli jakby główne szkice utworów i nam się już bardziej wyklarowało to, jak płyta będzie wyglądać przynajmniej. Tutaj można robić jakieś... No spróbujmy. Chcecie grać, czy tylko ty? Nie, razem. Spróbujmy w ogóle, jak czy to działa, czy nie. To ja sobie przerysuję to, jak masz fotę. A tam telefon, no, też mam pewnie, ale... No dobrze. No, aha. Jest pod spodem. Wreszcie znałem materiał. Nie uczyłem się go w studiu i to jest najważniejsze. Miałem go ogranego na próbach, czy tam... Trenowałem go wcześniej, więc jak weszliśmy do studia, no byłem przygotowany, no to jest najważniejsze. Może zacznijmy od sprzętu. Perkusja DW Collectors ze specjalną jedną warstwą czarnego drewna mojego ulubionego, które no, robi sound. No blachy wiadome, no używam Paista i uwielbiam Paista. Werbel. Mieliśmy kilka werbli do wyboru. Wygrał DW Edge tak zwany. Doskonały werbel. No i się sprawdził w 100%.
Artystycznie jest to bardzo odważna płyta, moim zdaniem. Eksperymentalna może nie, ale jest na pewno odważna. Sound trochę inny niż niezwykle, pełniejszy, trochę bardziej brudny niż to było na Wasteland. Także no, w moich klimatach. Ma być mocno i brudno i to teraz fajnie działa. Ale one w końcu mają szansę zamknąć dobrze. Tak. Muszę zmienić pocałość. Tylko... Nie patrz na paluszce. Bajca... Nie patrz na... Dzisiaj jest dzień nagrywania gitary basowej i powiem może w skrócie tylko, że wróciłem do gitar Mayones. Ta gitara tutaj niebieska jest gitarą nową zupełnie. Już nagrywałem na niej wcześniej single Story of My Dream, a teraz stwierdziłem, że będę nagrywał na niej podstawowe gitary basowe na najnowszej płycie Riverside 8. Tutaj mam taką serię dziwaków. Moja gitara koncertowa, tak. Jeszcze będzie gitara piccolo. To jest taki bas, który brzmi jak gitara, albo gitara, która brzmi jak bas. Nie wiem już sam. Jakby trzeba było, to jest jeszcze Fender Precision. Z technikaliów powiem tylko tyle, że używam swojej głowy, a moja głowa to jest Ampeg SVT3 Pro razem z Sansampem. Podłączony do podłogi, która ma też multicomp i microamp. I to jest jakby jeden tor. Kolejnym torem to jest tor Fendera Bassmana 100. Proszę bardzo, jaki vintage ładny. To wszystko składa się na brzmienie podstawowe. Najważniejsza rzecz to jest ta, że rzeczywiście nagrywamy w dwóch studiach te płyty teraz. Więc perkusja, gitara basowa, gitary rytmiczne. Być może Hammond będzie nagrywany w studiu The Boogie Town, potem wokal i klawisze będą nagrywane w Syracusie, który znamy doskonale. I potem wracamy tutaj na miksy. To jest główny plan na tę płytę, a master będzie robił ktoś inny, równie utalentowany. Rok to była trasa Wasteland. Podczas tej trasy zdałem sobie sprawę, że dobrze działa materiał z Wasteland razem ze starymi utworami typu Second Life Syndrome, Rapid Eye Movement, Anno Domini High Definition, a kompletnie nie pasowały tam utwory typu utwory z Songs i utwory z Love Fear. I pamiętam moment, kiedy ta trasa, ponieważ była bardzo energetyczna, zainspirowała mnie do tego, żeby nagrać płytę w ten sposób, taką koncertową. To były początki i tak każdy z nas pomyślał sobie, kurczę, fajnie byłoby nagrać taki album. Deadline jest do 20 sierpnia, a my mamy perkusję, bas i zero tekstów. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Mam taką książeczkę i tutaj jeszcze nie ma nic. Żeby była jasność, to jest już tytuł płyty Identity. Jest już potwierdzony, więc myślę, że już nagrywając to wiemy, co to jest za płyta. Kwestia polega na tym, że ja zawsze pracuję na ostatnią chwilę, a teraz jeszcze nie ma tej ostatniej chwili, bo są jeszcze 2 miesiące do końca. No tak. Książki mam, różne koncepty są. Tytuły mają, utwory mają swoje tytuły, gorzej z treścią. Dobra, nie ma co. Jakoś sobie poradzimy. Reklama tego.
they knew nothing. Ja dołączam. Nie wiem, ale sam ten bas jakoś mi się nie leży. No wiesz, chyba że jeszcze coś się znajdzie. Nie? To ja bym chętnie zagrał te pierwsze rzeczy na takiej ściśniętej gitarze bardziej, nie takiej otwartej, szerokiej. Dopiero jak wejdziemy z plofem, to żeby się otworzył. Mamy jeszcze dzisiaj. A mam dograliśmy te tam. Tak, to byśmy sobie poeksperymentowali. Ja mamy to brzmienie, to ja bym pojechał na nie w ogóle po całości. A potem będziemy w się dodawać, odejmować i tak dalej. Jeszcze. Zagrajmy jeszcze raz jeden take taki z tym. Ja spróbuję mniej na tą od połowy, zdejmę sobie pedałem gainu. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze. I teraz tak cały czas do końca. Tak samo. Dobrze, tylko bez tego. Jesteśmy w Boogie Town Studio, właściwie w kuchni, bardzo ważnym miejscu podczas sesji nagraniowej. To jest pierwsza część sesji gitarowych. Podzieliliśmy się z Mariuszem, część gitar Mariusz ponagrywał, bardzo fajnie zresztą. I część gitar ponagrywałem ja. W tym momencie skupialiśmy się głównie na partiach przesterowanych, mocnych, cięższych, których okazało się całkiem sporo na nowej płycie. W prawie w 100% używaliśmy wzmacniacza Orange do zarejestrowania tych partii. Podstawową gitarą był Gibson i mój PRS. Właściwie reszta instrumentów bardzo śladowo też na tej płycie się pojawi. Póki co, bo jeszcze przenosimy się do studia Seracos i tam będziemy realizować dalszą część sesji gitarowych, czyli pewnie gitary typu clean, gitary typu crunch, jakieś efekty, melodie, partie solowe i tego typu rzeczy. I oczywiście instrumenty klawiszowe teraz wjadą na warsztat. Także mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze, bo póki co jest naprawdę fajnie i jest dobry sound, fajna energia, dobre kompozycje. Wydaje mi się, że robimy... Właściwie jestem przekonany, że robimy do bardzo dobrą płytę. Teraz dwa na raz są. Wrzutki na Instagram, bardzo ważne. Dzisiaj jest też ostatni dzień w Boogie Town Studio. W czwartek idziemy do studia Seracos w Warszawie i tam będziemy kontynuować. Na razie plan jest wykonany. To, co chciałem, żebyśmy nagrali, udało nam się nagrać. Byłem trochę zestresowany na początku, teraz jestem mniej zestresowany, bo do tej pory się nic nie wysypało. Chyba jest okej, okay. Tak myślę. Na drugi akord mogłoby to wejść. I teraz C. Siedzi, nie?
bardzo fajne. To. Takie niestrojące rzeczy. Tak, no, to jest, tak. Jest bardzo spoko. Zrób ten, pojadę z bliźniakami. Teraz mieliśmy sesję z klawiszami, gdzie nagrywałem głównie analogowe rzeczy, bardziej te podstawy. Dlaczego akurat wybrałem te instrumenty? Bo są najbardziej elastyczne i najlepiej dopasowują się zawsze do brzmienia, świetnie się miksują i najłatwiej na nich wykręcić jakieś brzmienie, które dobrze będzie słychać. No, wybrałem akurat dzisiaj trzy takie instrumenty analogowe. To jest Prophet 5, ten stary, klasyczny, nowej generacji, Oberheim, OB6, no i stary Moog, Mini Moog. Świetnie razem pracują, dlatego że Moog ma fantastyczne basy, fantastyczne melodie można na nim robić. Dlaczego generalnie w ogóle wożę stare instrumenty? One świetnie się miksują w kompozycjach, świetnie siedzą, nie trzeba dawać ich głośno, one nie wchodzą sobie w drogę razem z gitarami, z basami i dobrze uzupełniają tło. I zawsze gdzieś tam z tyłu mam ze sobą jakiś syntezator cyfrowy, bo mam całą resztę brzmień, które potrzebuję, na przykład fortepianu nie przyniosę. Dzisiaj jest 6 lipca. Przerzuciliśmy się już z Boogie Town do studia Seracos. Teraz kontynuujemy gitary, których nie zdążyliśmy nagrać w Boogie Town. Jak na razie idzie dobrze, ale co z tego będzie, zobaczymy. Pokażę wam może, jak wygląda Maciej Meller grający na gitarze. Tutaj. Dzień dobry, cześć. Nagrałeś coś? Nie. No ja źle wstawiłem, wiesz co, nie, chyba oczywiście. No fajnie, nie jest muzycznie, jak na muzyki. No dobra. No, czy to jest to brzmienie? No teraz jest ta taka jakby soluba, tak? Tak. Mhm. To zobaczmy może. A możesz właśnie tak. O takie podciągnięcie mi chodzi. A, no to mówię. O takie podciągnięcie mi chodzi. Czyli ilość tych dźwięków jest o tym. Tak, słuchajcie. Co chodzi, zrobiłeś? No to cóż, wygląda, że mamy to. Dzisiaj w studio Seracos razem z Magdą i Robertem i Mariuszem udało mi się zamknąć sesję gitar. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że udało się ponagrywać fajne rzeczy. Jest super. Bardziej w prawo. Nie mogę, to już jest max! Ale żeby była jasność, esencja Riverside
jest tu, w tym studiu. O, to żeby było, żeby było wiadome i dlaczego nie chciałem, żebyśmy tylko nagrywali w nowym studiu, bo bałem się, że stracimy esencję Wideside. Nie, no ja też myślę, że no oczywiście u nas wszystko jest fajne, ale szczególnie jest jakaś fajna atmosfera taka do twórczej pracy. Tak zawsze uważałem i to po prostu dobrze się tworzy, dobrze się aranżuje, dobrze się komponuje, też. Dobrze się rozmawia, tak. No, że dzięki temu melodyjka. Zagraj. Dobra, dalej, jedziemy. Uwaga. Czy to już tu? Właśnie chodziło o to, żeby powiedzieć, gdzie to wchodzi, no. Wrzucacie to i nie wiadomo, gdzie to jest. Ale mówimy jeszcze tu. No tak, aż mam wiedział, gdzie. Wiem. Ale zakładkę, ile liczyć? 8, kółek, 4. Tak jak nigdy przed śpiewaniem, takim oficjalnym śpiewaniem, które nastąpi za tydzień lub półtora tygodnia, mam już większość tekstów napisaną. Wcześniej było tak, że pisałem tego samego dnia, którego śpiewałem poprzedni utwór. Na przykład, nie wiem, śpiewałem utwór drugi i pisałem wieczorem utwór trzeci i przychodziłem i śpiewałem ten utwór trzeci. Teraz mam przynajmniej całą koncepcję i mam znacznie tego więcej. Identity. Tak jest tytuł płyty i też wpadłem niedawno na taki pomysł, żeby zapisać tytuł Identity w inny sposób, a mianowicie ID, Entity. Żeby to były dwa oddzielne słowa, bo ID to wiadomo, dowód osobisty, a Entity to jest byt po angielsku. Więc to bardzo pasuje. Bardzo dużo gniewu jest w tych tekstach. Chyba nigdy taki gniewny nie byłem. Coś się musiało na tym świecie wydarzyć, skoro taki jestem gniewny. Fuck będzie po raz pierwszy użyty w Riverside w tekście. Because how much can you be fucking lied to? To jest ta solówka, nie? Generalnie ten bohater jak wychodzi na to miasto i spotyka się z takimi rzeczami, to jest zły, nie? Jest trochę tej złości w tym wszystkim. I teraz kwestia polega na tym, że w tych solówkach, które grałeś wcześniej na tym hamulcie, było... Dokładnie. Było słychać takie fajne właśnie emocje. Więc to... Te dźwięki, one nie mogą być zbyt, że tak się wyrażę, wesołe, ale że musi być takie... Że tam, wiesz, że coś... kurczę, no, że tam przedziera, jakbyś się przedzierał przez te jakieś te... tych ludzi takich durnych wszystkich, którzy ci mówią, stój, albo nie rób tego, albo właśnie rób to. Nie, właśnie idźcie w cholerę, ja tutaj się przepycham przez ten tłum i mam jakieś tam swoje zdanie na ten temat. Czwartek, 21 lipca 2022 roku. Jesteśmy w Boogie Town Studio i dzisiaj były nagrania organów Hammonda i fortepianu. Organy Hammonda, odkąd pamiętam, były zawsze moim ulubionym instrumentem. Słuchałem dużo Purple, generalnie rocka lat 70., Rainbow i wszystkich tych muzyków, którzy grali właśnie na organach i uwielbiałem po prostu przesterowane organy Hammonda, bo byłem klawiszowcem, a bardzo lubiłem mocną muzykę. Zresztą do tej pory lubię. I Hammond jest idealnym instrumentem, który jest w stanie oddać emocje właśnie takiej przesterowanej gitary, ale na klawiaturze. Sesja poszła przyjemnie. To jest mój ulubiony instrument, więc nie mogę pójść inaczej. Właśnie
właśnie nie wiem, bo chodzi o to, że to. To myślałem o tym, żeby na przykład na pianie to zrobić. To wiesz. Tak, tak, tak. Dokładnie, zajebiście. Możemy? Wczoraj z Jarkiem Kubickim miałem spotkanie. To jest prezentacja nowego Riverside. Okładeczka już znana. Dzień dobry. To jest super, moim zdaniem. No fajnie, jak zdążymy nagrać wszystko, to będzie super. No nie, no oprócz muzyki trzeba jeszcze robić grafikę, więc czasu na to jest niewiele. Idziemy. Poza tym śpiewający Anglik się uaktywnił i mam poprawki jeszcze do innych utworów. No ale to dzisiaj cały dzień na tym spędzimy. Dziękujemy bardzo. To są rzeczy na dzisiaj. Bo wszędzie są poprawki. Mam poprawki w suchicie, mam poprawki w wojnie, to dodatkowe wokale. Mhm. Drugi głos muszę zrobić w post-truth, the place where I belong. To by było tu. Who are you? Who are you? Czy jeszcze próbujemy coś bez nagrywania wcześniej? Na pewno bym chciał się rozśpiewać. Zróbmy tak, ja po prostu pójdę na dół, troszkę się rozśpiewam, takie 5 minut 10. Jestem rozśpiewany w ogóle. Mariusz się rozśpiewuje na dole, a my tutaj działamy. Edytujemy, przygotowujemy sobie rzeczy, które będziemy miksować tutaj, czyli utwory bonusowe. No i wszystko idzie dobrze. Czasu jest bardzo mało, ale no, jesteśmy spięci, zwarci, gotowi i mam nadzieję, że płyta wyjdzie fajnie i wszystko się uda zrobić w czasie. I've heard the same story long before this one. Nie mogę tego słuchać, jest to źle zaśpiewane. Nie wiem, czy nie będę musiał tego zaśpiewać jeszcze raz. Jakiś taki mało jaja, mało charyzmy. Z drugiej strony to jest trudny utwór. Dopiero nauczyłem się go śpiewać po angielsku, to ciężko go dobrze zinterpretować. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Muszę mieć trochę czasu. Przynajmniej tydzień, a nie dwa dni. Nie wiem, czy jeszcze mam w sobie jakiekolwiek emocje. Mhm. Dobra. Normalnie co? No normalnie jestem. Ja musi być najwyższy, wiesz. Michał. To jest pan Piotr. To jest pan Maciej. To jestem ja. No tu. O, dziękuję. Czekaj! Co? Czekaj! W tym momencie zajmujemy się miksami, czyli
Krótko mówiąc, wszystkie ścieżki, które zostały nagrane, są miksowane, czyli wyrównywane poziomy głośności poszczególnych instrumentów, aby razem współgrały. I miksy są przygotowaniem do tak zwanego masteringu, gdzie wszystkie te ścieżki zmiksowane zostają nasycone przez odpowiednie urządzenia i, krótko mówiąc, jakby sklejone, czyli skompresowane, co daje, że tak powiem, efekt finalnej płyty. Podczas procesu miksowania często wychodzi jeszcze aranżacja, czyli dodawanie jakichś pogłosów, wycinanie albo przesuwanie jakichś rzeczy, które mogłyby być bardziej elementem takim produkcyjnym, dodawania pogłosów, które w danym momencie rozszerzyłyby jakiś tam instrument. Możesz te basy, które tu grają, tak w grupie, jakie są, trochę je jakby ściszyć? Teraz właśnie. O, teraz to działa. Nie, ale wiesz co, ten dół chyba jest za głośno, to wszystko. Jest za głośno. Te basy też są za głośno. No dobra, będziemy wam walczyć. Nie, jestem tego dołu ciekaw. O, może tak. Bo tutaj na przykład dół jest wyeksponowany z tych instrumentów, z tych głośników. Melodyką, nie przed melodyką, przy tym tam, da, da, da. Chodzi mi o samo wejście, sam początek. Trzeba jedną gitarę wyjebać. Mi się wydaje, że tak. Wywalić, przepraszam, że przeklinam. Wyjebać, wyjebać. Wyrzucić. Zrezygnować, wiesz, cenzura, nie? I same bi-bi-bi. A co się stało? A nie, zapytał co słychać. Dziś ja mówię, żeby dać więcej basu. Co myślisz o Hammondzie? Co ty robisz? Jak się przestraszył! Nie, bo się zdziwiłem. Ale to, bo dlaczego takie opóźnienie? Co? To mi też tak było. Ale koleś gra na tych bębnach. To już jest... To jest te trzy... Proszę państwa, 12 godzin pracy. Dobra. A, chuj. Co to robi? Nic. Czekaj, bo ja już jestem, słuchajcie. Zagrałem coś ładnego. Te miksy, które dzisiaj się kończą, to jest... No to jest już... Finał. Myślę, że doszliśmy do takiego momentu, gdzie to już brzmi tak jak trzeba. Wszystkie te dodatki są porobione. Jutro są ostatnie miksy świata, już takie totalnie. Gdzieś tam się przyczepię pewnie do jakiegoś wokalu, do jakiejś gitary, że to za głośno, to za cicho, ale to już będzie ostateczna rzecz, więc nie mogę robić radykalnych ruchów, typu wyrzucić coś w aranżacji czy coś zmienić. Dzisiaj jeszcze dogrywaliśmy ostatniego dnia jedną rzecz na klawiszach, tak więc to i tak już było przegięcie. To chyba moje największe producenckie wyzwanie, jeżeli chodzi o ten album, skoordynowanie ruchów w obu studiach i zrobienie tego w tak krótkim czasie. Myślę, że zaczynam nabierać już doświadczenia, że spokojnie mogę trafić do jakiejś korporacji, żeby robić to o tak. A śmiechem żartem, dobra płyta wyszła. To będzie dobry album. Zobaczcie, co mam! Wow! Oh my god! To taka jest okładka? To jest nowy album. To Boże! To jest to, wyszło, udało się.
Nie będziemy teraz tego pokazywać. W każdym razie możesz dotknąć. Jest twarda. Ale fajna jest. Taka okładka, proszę. Więc pokazujemy jeszcze raz. To jest płyta Identity. Męczyliśmy się nad nią przez 2,5 miesiąca. To był wyścig z czasem. Ja teraz mogę powiedzieć, że jestem w stanie chyba odetchnąć. No już wyszło. I już nic nie więcej się nie zmieni. Tak, i nadal się z nią tak więc dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To była fantastyczna. Dziękuję koledzy. Dziękuję koledzy. Dziękuję za takie granie. Yeah! Mamy to. No dobrze.